Co było pierwsze? Jajko czy kura? Feniks czy popiół? Słynny poeta i filozof Stanisław Jerzy Lec napisał: nie wszystkie feniksy, co powstają z popiołów, przyznają się do swej przeszłości. No i to prawda. Bardzo często to, co wspaniałe i ważne, naznaczone jest piętnem niechlubnej historii. Świadomość tego jest doskonałym gruntem do nostalgicznych rozmyślań. Witamy wszystkich w programie Powiew Przeszłości. Patch 0910 wskrzesił z popiołów legendarny amerykański czołg ciężki T-110E5. Pojazd, który otrzymał nowy model HD, oślepiającym błyskiem rozświetlił randomki. Pancerz zadźwięczał od rykoszetów i nieudanych penetracji. A wszystko dlatego, że sprawdzone mechanizmy zniszczenia Amerykanina straciły sens. Dolny pancerz, wieża dowódcy, boki. W tych miejscach czołg pokryty jest pancerzem niczym gorąca patelnia kawałkiem masła. Przez pewien czas istniały sale treningowe, w których grupa bojowników niczym drużyna pierścienia długo i uparcie próbowała zniszczyć to, co niezniszczalne – Amerykanina. Ale nawet te treningi nie pomagały. Spotkawszy w grze losowej przedstawiciela kraju gwiazd i pasów, wielu próbowało szukać nowych słabych punktów, ale ich strzały powodowały jedynie minimalny obrót kadłuba czy wieży, a do uszu strzelającego dobiegał krzyk: pudło! Obecnie T-110E5 jest bardzo ciekawym pojazdem. To doświadczony Feniks, który właściwie pokierowany może pokonać wielu przeciwników. Ale prochy przeszłości jeszcze nie ostygły w naszej pamięci i wielu wie, że wcześniej był on zupełnie inny. Przed patchem 0910 Amerykanin to ni pies, ni wydra. Tak, dobra, jak na czołg ciężki, dynamika, tak, wysoki DPM, ale pancerz. W wieży dowódcy, która była niczym ogromne czerwone wiadro na płocie sąsiada, trafiali wszyscy. Podobnie w dolny pancerz i boki. Ogólnie czołg nie mógł grać ani z wieży, ani z kadłuba. Odbijanie pocisków od delikatnego połączenia górnej i dolnej części pancerza, wytrzymałego niczym skóra Supermana, no mimo wszystko przypominało grę w ping-ponga piłką do koszykówki. Walkę toczyli mistrzowie, którzy umiejętnie wykorzystując maskowanie i system naprowadzania u sojuszników, osiągali znakomite wyniki. W bitwach losowych ten bohater występował rzadko. Nie, nie był zły. Po prostu otoczenie było inne, a on nie dał rady strząsnąć popiołu po aktualizacji 0.7.2. Tak, to właśnie wtedy do World of Tanks wtargnęła świeża krew nowych czołgów amerykańskich. Wszyscy, którzy zdążyli wyciągnąć T-30, otrzymali nowego towarzysza boju. I niemal od razu zakochali się w nim. Biedactwo, IS-7 w tym czasie był podobny do panienki, która przyszła do baru z chłopakiem, radośnie popijała drinki i chichotała. Jednak w pewnym momencie drzwi otworzyły się, weszła oszałamiająca blondynka w luksusowej sukni i panienka już siedzi sama, zamawia coś mocniejszego do picia i wyciera spływający po twarzy makijaż. W walkach drużynowych IS-7 po prostu zdmuchnął wiatr, a na jego miejscu pojawił się nowy bohater T-110E5. Tłumy Amerykanów ognistym podmuchem zmiotły przeciwników, którzy jeszcze nie zdążyli dostać się do drogocennego czołgu ciężkiego. Piękny DPM i dobre uszkodzenia na strzał tworzyły śmiercionośny rój pocisków, którego nie można było uniknąć. Ten czołg kochano i nienawidzono. Marzono o nim i obawiano się go. I ręce drżały ze szczęścia, gdy po raz pierwszy naciskały przycisk do boju. Ale ten Feniks płonął zbyt jaskrawo. Rankingi to pokazywały jego słabe strony, ukazując go jako przeciętny czołg, to nadawały mu nowego blasku, przywracając minioną chwałę. Można się jedynie domyślać, jaki będzie los dzisiejszego T-110E5. Czas pokaże, a historia opowie, czy obróci się on znów w stos popiołu, czy jego gwiazda będzie nadal lśnić. Dziękujemy za uwagę.